Cześć, z tej strony Konrad i Extreme Hardware. Dzisiejszy materiał to benchmark akurat z Red Dead Redemption 2, która dzisiaj miała premierę 5 listopada. No i cóż mogę powiedzieć, ustawienia maksymalne 1 RTX 2080 Ti, rozdzielczość 3440x1440p, ustawienia maksymalne, tak jak mówię, czyli wyjście poza preset Ultra, z tym, że anti-aliasing TAA, oraz FXAA, MSAA, tak samo jak MSAA odbić, wyłączone. Zrobiłem również testy oczywiście i w Direct 12, i na Vulkanie, w Full HD, w 1440p i w 4K. No ale dzisiaj akurat dzielę się takim materiałem na szybko. Możecie zobaczyć, jak sobie radzi 1 2080 Ti w tej rozdzielczości. W niższych rozdzielczościach zwróciłem uwagę na to, że silnik gry w tym momencie nie do końca optymalnie, a wręcz nie wykorzystuje w pełni potencjału GPU. Można to zobaczyć po poborze prądu, można to zobaczyć po użyciu GPU oraz po temperaturach. Jakieś 2-3 stopnie mniejsze temperatury notuję na karcie względem tego, jak powinno się przy danym obciążeniu zachowywać. No ale to w niższych rozdzielczościach, także mamy tutaj jeszcze dosyć dużo do zrobienia w kwestiach optymalizacyjnych. Na pewno Rockstar będzie się tutaj o te poprawki starał. No ja powiem szczerze, że jak dla mnie graficznie gra wgniata w fotel. Po tym benchu zobaczycie sobie materiał na dokładnie tych samych ustawieniach, z tym, że już bez OSD, tak żeby w żaden sposób nie zaburzało tego, co możecie zobaczyć na ekranie. I powiem szczerze, że mnie ta oprawa wizualna wgniata w fotel, w ogóle klimat, dźwięki, cała imersja, no coś niesamowitego. No i w tym momencie niestety nie działa jeszcze multi GPU. Gra korzysta z dwóch API, z Directa 12 oraz z Vulkana. Z tego, co się orientuję, multi GPU ma być wspierany. Jak się pogoogluje, to takie informacje można tu i tam znaleźć, natomiast jak to będzie finalnie wyglądać, nie wiadomo. Pewne jest, że ten tytuł z multi GPU bardzo dobrze by skorzystał, bo można by tak naprawdę grać w 4K już na dwóch RTX-ach 2080, nawet bez Super, jeśli multi GPU działałoby tutaj i dobrze się skalowało. Także no zobaczymy, jak sprawa będzie wyglądać. Ja powiem szczerze, że zaraz idę sobie grać. Niesamowicie się zajawiłem i przyznam szczerze, że jest fajnie. Także zapoznam się trochę ze światem gry, nagram jakieś gameplaye, będę się z wami dzielić. I tutaj jeszcze bardzo istotna uwaga w kwestii tego, co zobaczycie na koniec, kiedy tenże benchmark wypluje wynik. Nie sugerujcie się minimalnym FPS, tak samo jak i maksymalnym FPS. Patrzcie na średni, zresztą możecie sobie to cały czas, możecie zobaczyć, jak sprawa wygląda na OSD, widać też po frametimach. Nie ma tutaj żadnych drastycznych spadków klatek. Na początku, w czasie śnieżycy, tam było bodajże 41-43 klatki, tak średnio mamy około 55-60 klatek na sekundę na tych ustawieniach, na jednym RTX 2080 Ti. Także tragedii nie ma, ale gra wygląda przecudownie. No i zobaczycie po tym oczywiście benchmarku motyw, gdzie tak jak mówiłem, już nie będzie OSD. I co się ciekawego okaże, w tym benchmarku też bywają różnego rodzaju bugi, na przykład z kamerą. I zobaczycie to w pewnym wybuchowym momencie, który niebawem będzie miał miejsce. Dobra, wrócimy do tematu RDR 2 nieraz. Ja zabieram się teraz za granie i wrócę do was na dniach. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć.
clear. That's a hell of a thing. Help me! Omniscient! Dive!